Panie Rafale, u Pana wykonaliśmy zabieg wszczepienia soczewki fakijnej. Jaką miał Pan wadę wzroku przed zabiegiem? Minus 8. Minus 8. I jakie miał Pan opcje podczas zabiegu kwalifikacyjnego? Zabiegu podczas badania kwalifikacyjnego? Były trzy opcje. Mieliśmy te dwie laserowe plus dopiero te soczewki fakiny, tak? No i wyszło tak w końcu, że tam z rodzicami troszeczkę sobie porozmawiałem, jak to, żeby to powiedzmy jakoś przerozmawiać, tak żeby się nie bać. No to wybraliśmy w końcu te fakiny, żeby ze względu na to, że jakby mi wada wróciła, nie? To żeby najwyżej tym laserem sobie lekko jeszcze tam doprawić to oko. Niech mi Pan powie, jakie miał Pan problemy przed zabiegiem? Nosił Pan okulary, soczewki kontaktowe, jakie miał Pan ograniczenia spowodowane taką wadą wzroku? Na początku przez kilka lat to były okulary, potem zacząłem nosić soczewki, bo akurat wyszło tak, że siostra nosiła, tak się jakoś nauczyłem i było lepiej, wiadomo, było troszeczkę więcej jakby mogłem widzieć, nie? A do tej pory to wyglądało tak, że jak coś w ogóle widziałem, to były problemy przy jeździe samochodem, czy w ogóle przy czytaniu innych rzeczach, nie? A teraz to jest inna bajka. Co spowodowało podjęcie decyzji korekcji wzroku? Decyzja właściwie, powiedzmy, była bardziej przyczyną tego, że próbuję dostać się w stronę mundurówki, nie? Do straży i tam wyszło tak, że wzrok musi być troszeczkę mniejszy. I czyli tak bez żadnych soczewek, bo wiadomo, że tam jakieś są problemy w straży, że gdzieś tam się pojedzie na jakąś akcję, to załóżmy ogień czy inne takie warunki nie sprzyjają oczu. Także chciałem w tą stronę iść. Przyszedł Pan do nas w dniu zabiegu. Jak Pan odczuł sam zabieg? Ile dla Pana trwał zabieg? Soczewki fakijne zwykle operujemy parę oczu naraz, ale jakie były Pana wrażenia z samego zabiegu? Powiedzmy tak, że jak się już położyłem na tym siedzeniu całym, to jak było założone na jedno oko zasłonięcie takie, to troszeczkę się przestraszyłem, ale później jak tam zobaczyłem, że już na to jedno oko mogę coś w ogóle widzieć, co Państwo robicie, to troszeczkę odetchnąłem. Później jak już tą soczewkę włożyliście do oka i tam wszystko zrobiliście, to tak już od razu tak szczerze widziałem na to oko bez żadnych problemów, dlatego nie mam żadnych przeciwwskazań do tej operacji i do tej pory nawet przed badaniami też tego nie miałem. Jak szybko zaczął Pan dobrze funkcjonować po tym zabiegu? Oczywiście następnego dnia zrobiliśmy pierwszą kontrolę, ale jak zmieniła się codzienność też dla Pana i jak szybko wrócił Pan do normalności po tym zabiegu? Znaczy pierwszy tydzień to dla mnie był troszeczkę taką udręką z tego względu tylko na spanie, nie? Bo tak to trzeba było na plecach spać, a ja to zbytnio lubiłem się w nocy przewracać na boki, nie? A tam podobno jest tak, że tam mogą się troszeczkę uruszyć te soczewki i tak dalej, jeszcze do tej pory. To był tylko to z tym problem, a tak to po tygodniu zacząłem już sobie normalnie tam funkcjonować, czyli chodzić po domu i czy tam na zewnątrz. Po miesiącu dopiero, jak wróciłem do pracy, to już było widać kompletne skutki tej całej operacji. Co zmieniło się dla Pana, jak się zmieniła dla Pana jakość życia, jak zmieniła się dla Pana jeszcze codzienność? Z codzienności tak szczerze to się nic nie zmieniło, bo robię tak szczerze to, co miałem robić do tej pory. Tylko jakby przez tą operację w pracy jest o wiele, powiedzmy, o wiele lepiej, nie? Bo od razu jak sobie wchodzę na dach i tam zakładamy tą całą fotowoltaikę, to jednak jak patrzę gdzieś w jakiś tam krajobraz cały z tego dachu, to jednak widzę szczegóły, których ludzie nie widzą. I to jest, dla mnie w tej chwili to jest w ogóle nie do wyobrażenia, nie? Zawsze pytam się pacjentów o skutki uboczne. Czy miał Pan jakieś skutki uboczne, jak na przykład światłowstręt, czy suchość oka po tym zabiegu? Suchości oka nie miałem, bo cały czas normalnie te antybiotyki, co miałem przyjmować, przyjmowałem. Jedynym problemem na razie jest to, że jeszcze tam światło mi troszeczkę razi, ale to w małym stopniu. To nie jest takie, że idę i od razu jak światło troszeczkę padnie, to już nie widzę nic, nie? Znając skutki uboczne po tym zabiegu, czy jeszcze raz by Pan podjął decyzję wszczepienia tej soczewki, bo już w tej chwili ma Pan tą soczewkę, mhm.
tak samo by się Pana to zdecydował. Czy światłostęp nie jest dla Pana ograniczeniem? Nie jest w zupełności, powiedzmy, tym całym ograniczeniem. I jeżeli, załóżmy, nie miałbym tych soczewek, podjąłbym się jeszcze raz. Bo to, co teraz jest w tej chwili, widzę nawet rozglądając się po całym pomieszczeniu, to jest... Nie mogę nawet tego wyrazić w ogóle słowami, jakby powiedzieć, nie? Tak to inaczej jakby... Jakbym zrobił jedno oko, to już by było troszeczkę, byłoby widać, jak to wszystko by było wyglądało. Także w tej chwili nie mam żadnych skrupułów takich, żeby zrobić jeszcze raz, jakby coś by trzeba było. Super. Dziękuję Panu bardzo. Wszystkiego dobrego. Ja również.